Cześć Wam, dzień dobry, witajcie. Tutaj Ziggy z Teksasu. Nadaję jak zwykle ze Spring Branch, tu na mojej tylnej werandzie. I mam dzisiaj gościa. Gościa, który będzie chyba po raz drugi, chociaż Wy go widzicie po raz pierwszy u mnie w programie. Gość już nadchodzi. Uwaga, uwaga. Idzie, idzie. Zapraszam. Bliżej mnie, chodź tu bliżej. No cześć Wam. Dzień dobry wszystkim. Witam. Lucy, cześć, ale dam Ci jeszcze mikrofon, dobra? Czekaj, żeby było fajnie, żeby Ci to nie popsuć, tego, tej Twojej aranżaty. To dam Ci chyba tak, tutaj, do kołnierzyka. O. Może być? Wiesz co, nie, bo będziesz mówiła, mikrofon jest od dołu wtedy. A, jak ci, tak się ubrałeś, że nie ma ci tego mikrofonu gdzie dać. A te kieszonki? Słuchajcie, dobra, dobra. Włożę dłoń tam pod bluzkę. No i jest okay? I już to nie będzie przeszkadzało. Dobra, chcemy Wam coś powiedzieć, nie? Bo my już jesteśmy po ślubie ile? Po ślubie to 49, a... 49 lat i mieliśmy rocznicę w piątek. Tak, ale... 25 czy sobotę? 25 października. I przypomniała nam o tym córka, bo myśmy zapomnieli. Zapomnieliśmy, no. Córka przysłała życzenia. Ale muszę Wam powiedzieć, żeśmy to uczcili wieczorem spacerem, nie? No. My nie lubimy takich... takich imprezowań, takich, nie? No, tak, ty nie lubisz takich rzeczy? No, wielkich nie, na pewno nie. Wielkich nie. Fajnie, jak się pamięta o takich imprezach, ale my nie przywiązujemy do tego wagi. Jak trzeba, to trzeba, nie? No. Ale mamy też 50 lat, czyli okrągła rocznica. Może nie dokładnie teraz, nie? Bo już dokładnie nie pamiętamy. Bo dokładnie nie pamiętamy naszej przyjaźni, tak można powiedzieć? No tak, tak. Naszej przyjaźni, nie? Słuchajcie, i chcemy się tym z Wami podzielić. No 50 lat jesteśmy razem. Nie? 50 lat jesteśmy razem. Prawdopodobnie to było wczesną wiosną 1974 roku, bo wiecie co, mamy tutaj album ze sobą. Nawet niektóre zdjęcia już wyjąłem. No i pierwsza data jest 74, to musiało być 74, no, chyba tak, nie? Chyba tak. No. Jak... to jest pierwsze są Głuchołazy, jakieś zdjęcia nasze razem, nie? Tak, tak, tak. Ale po kolei, Lucy, jak ty pamiętasz, jak to się wszystko między nami zaczęło? Jak ty to pamiętasz? Ja ci powiem, jak ja pamiętam. No ja pracowałam w szkole od 73 roku, od września. W Knurowie. W Knurowie, tak. I nie wiem, kiedy ale jak to było z tobą, że ty do tego Knurowa trafiłaś? Bo to też nie był przypadek, nie? No, szukałam pracy i chciałam mieć pracę, żeby dostać od razu mieszkanie. To były takie czasy. I wtedy mieszkanie łatwo się dostawało na Śląsku, bo było tam duże zatrudnienie, dużo się budowało. No i pojechałam do siostry, do Jastrzębia. Ona tam mieszkała wtedy. I ona mi tam nawet znalazła pracę, ale na wsi. Gdzieś na jakiejś wsi, w jakiejś szkole zawodowej. Nie mów nazwy, bo nie, no, nie chcę nikogo pamiętam obrazić. Nawet. I mówiła, że aha, i tam wiem, że tam było jakieś mieszkanie na wsi. Ja mówię, o, to ja nie. Ona rozmawiała z tym dyrektorem, ja mówię, ty nawet nie rozmawiaj, bo ja tu nie chcę być. Aha. No i wracając do swojej miejscowości. Czyli do Wierunia. Wracałam przez... Rybnik. Przez Rybnik, a już wiedziałam, że tam jest kuratorium oświaty. No. I do tego kuratorium weszłam. I blisko dworca było, nie? Tak, tak. I no, pytam się o pracę, że tu gdzieś chcę pracować w szkole, w bibliotece. I w tym samym czasie... Bo ty skończyłaś bibliotekoznawstwo. Tak, tak. No. I w tym samym czasie była w tym kuratorium moja przyszła dyrektorka szkoły. I ona ze mną zaczęła rozmawiać, pani Siwek, pozdrawiam. Ona zaczęła ze mną rozmawiać, mówi, to ja cię biorę, nie? Tutaj i już tam adresy, mówi, to tam zaraz mieszkanie załatwimy, no i tak było. I
porozmawiałam i potem już od 1 września pracowałam w tej... 1973 rok. Pracowałam w tej szkole. No właśnie. Od początku do pójścia na emeryturę. W jednej szkole. Bibliotekarką? Bibliotekarką. I czasem pełniłaś funkcję zastępcy na języku polskim, nie? Tak, geografia polska, bo to były takie czasy, że był wyż w szkole. To nie tak jak teraz. Dużo dzieci, mało nauczycieli. Tak, także tak to wtedy było. I wiecie, a ja wtedy w tej szkole byłem drużynowym harcerskim, bo ja kochałem harcerstwo. Ja od 4 klasy szkoły podstawowej już byłem harcerzem, tylko najpierw jako tam dzieciak, nie? Potem tam zastępowy, wiecie, i przyboczny, te wszystkie funkcje, aż w końcu zostałem drużynowym w tej szkole i ja już tam byłem drużynowym drugi rok i na początku 74 roku, tak ja to pamiętam, wiesz? Nie. Na początku 74. Wiosna. Tak, tak, może tak. Ja wpadłem na pomysł, żeby zrobić biwak i miałem zrobić przyrzeczenie harcerskie, no bo miałem drużynę i część tych druhów jeszcze nie złożyła przyrzeczenia. No i trzeba to było zrobić. No to miałem pomysł, zróbmy to w Rudach Raciborskich, tak chciałem, na starym pałacu, który był ruiną. Po prostu Rosjanie go spalili już po wojnie. I tam była tylko taka ruina, szkielety stały. A ja sobie wymyśliłem, że fajnie by było, jakbym ja tam stał na tej ruinie u góry, podświetlony latarkami w nocy i odebrałbym przyrzeczenie od harcerzy, którzy tam stoją na dole. I mieliśmy tam mieć biwak, ognisko, piknik. Ale zgłosiłem to do szefowej tego szczepu harcerskiego w tej szkole, naszej przyjaciółki Teresy Woźnicy wtedy. A ona mówi tak, wiesz co, musisz spytać opiekunki harcerstwa, a ja mówię, to kto to jest? O, Lucyna Uznańska, nie? I odesłała mnie do świetlicy w tej szkole, mówi, ona tam jest, tam coś robi, idź do świetlicy. To była w harcówce. W harcówce. I to nie było duże pomieszczenie, ale tak było tak półotwarte te drzwi, ja tam wchodzę i tak pierwsze, co widzę, to dziewczyna młoda, która klęczy i coś maluje, coś maluje jakiś plakat, jakiś duży taki, wiecie, papier i coś tam malowała. No i pierwsze, co mi się rzuciło, to piękne plecy tej dziewczyny. Nie wstydź się. Piękne. I ja sobie tak myślę, wiecie, takie pierwsze myśli, ja tego nie powiedziałem Lucynie wtedy. O, chyba patyczak widzę, patyczaka. Ale widzisz go? Zobacz. Aha, widzę. A to jakie? To nie, to coś innego. To coś innego. A patyczak. Patyczak, ale taki gruby? Taki grubszy. Inny. No. Dopiero powiedziałem Lucynie po latach, że pomyślałem sobie, że ale by było fajnie taką dziewczynę mieć, nie? Chodzić z taką dziewczyną. A druga myśl była taka, zganiłem siebie zaraz. Gdzie tam? Co ty tam, do kogo ty startujesz? Ja już nie pamiętam, jaka była twoja odpowiedź, bo to trzeba było mieć zgodę tej opiekunki. Ty chyba też nie pamiętasz tego? Nie, ja w ogóle tego nie pamiętam. Ale pamiętasz tę sytuację, że ja tam wszedłem i byliśmy... Nie nawet, pamiętasz? Nawet nie. Tego, nie zauważyła mnie. No i słuchajcie, ja tam pojechałem, fajnie było. Potem złożyłem meldunek Teresie Woźnicy, tej szczepowej, że wszystko przeszło dobrze. I Teresa Woźnica wpadła na pomysł w tej rozmowie, jedziemy, to może zorganizujemy... I to pamiętam. Pamiętasz jedziemy, to? Tak. Jedziemy na tą wieżę spadochronową. Tak. Wieża spadochronowa, moi drodzy, jest w Katowicach. To jest pamiątka po pewnych wydarzeniach. Tam harcerze bronili tej wieży. Harcerze tam też zginęli. I postanowiliśmy, że tam pojedziemy. Pojechali chyba dużo harcerzy, ale ja nie wiem, dlaczego tylko jeden autobus, bo tam byłoby więcej, nie? Ja nie pamiętam ilości, tylko wiem, że był jeden autobus. Małgosia Kałuża. Tak, nauczycielka Małgosia Kałuża. Nie, ona była wtedy uczennicą liceum. A, okej, okay, ale też tam była drużynową, miała swoją drużynę. Tak. Wspaniała dziewczyna. Tak, chyba mieszka w Niemczech teraz.
Ciekawi mnie ten stwór, dziwny stwór. Aż nie wiem, czy ja go nie pokażę. Co myślisz? Pokazać go? Mogę tu złapać. Nie. Ja nie wiem, czy on nas nie ukąsi. No, dziwny stwór. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Taki za gruby na patyczaka, ale nogi takie same. No. Czekaj, zrobię zdjęcie, może ktoś rozpozna. Tak, modliszka. Ale no taka inna, kurde. Szara modliszka, no. Aha. Ale wyraźnie modliszka. No cóż, niech sobie tu jest. To była modliszka, moi drodzy. Nie wiem, jak mi się udało nagrać, to włączę tutaj i pokażę wam. No i wracamy do naszej rozmowy, nie? Na co skończyliśmy. Ja wiem. Słuchaj, no i wyszło na to, że to była jakoś wczesna wiosna i wiem, że było deszczowo wtedy. No, chłodno chyba. Chłodno. Pojechaliśmy. To była całodzienna wycieczka, bo to była wyprawa tam. Więc przyjechaliśmy późnym popołudniem jakoś tak z tej wycieczki, zadowoleni, ale trochę zmarznięci chyba, nie? I postanowiliśmy, wiecie, to były takie czasy, że jak się już ludzie spotykali, to trzeba było tak, to pójść kończyli, do kogoś i nie kończyli w autobusie, w jednym miejscu, tylko czasami się maszerowało od mieszkania do mieszkania. Ale my utknęliśmy, czy postanowiliśmy, że... No, spotkaliśmy się u mnie. U ciebie. Ja już miałam wtedy właśnie, bo w tej szkole szybko... Trochę mieszkałam w szkole. Tak. Może z 3 miesiące miałam pokoik przy... Nie miałaś tam wygód. Nie, tam nie, ubikacja nie. Na korytarzu, wiecie, łazienka. Ale, wodę miałam. W misce i to przy sali byłaś. Gimnastycznej. Taki pokoik był. Tak. Tak, wodę miałam. Ubikacja w szkole, nie? Pamiętam, że dyrektorka mi dała łóżko polowe. Tata mi przywiózł jakieś i tak poduszki i tam potrzebne rzeczy. Ale po jakimś czasie, nie wiem, pół roku chyba? No może, ja nie pamiętam, 3-4 miesiące. Lucynka dostała przyznane z mieszkanie. Z urzędu miejskiego kawalerkę. Małe. Słuchajcie, to była... Jak to było? Pokój dość duży, tylko w przedpokoju była kuchnia. W przedpokoju była taka dwupalnikowa. Kuchnia to jest dużo nazwane. No, taki. Dwa palniki w przejściu. Taki aneks. Taki. No taki aneks, tak no. Wciśnięte kuchenka tak. Do... Zaraz przy drzwiach wejściowych. Fajna łazienka. Łazienka fajna, pokój dość duży, no jak to w Polsce się budowało. I jeszcze była taka wnęka. Wnęka. Tak, tam była lodówka i spanie. Tak, nie? Tak. No i słuchajcie, tam u tej Lucyny w tym ciasnym pokoju wszyscy ci nauczyciele, którzy tam byli, spotkaliśmy się. Wiem, że była herbata, ale podejrzewam, że była, ja chyba tak coś kojarzę, że była czeski rum był taki. No ja nie wiem. Po prostu nazywał się rum. I chyba złamaliśmy przysięgę harcerską, bo napiliśmy się tej herbaty z rumem tam, sądzę. No i fajnie było, długie gadki i deszcz przestał padać chyba. No i się rozeszliśmy do domów. To ja to opowiem. No tak, tak chyba ty. No i wiecie co? I kiedy już szedłem do domu, a miałem dość kawałek, tak, nie wiem, 2 kilometry, 3 no, może. No coś takiego. W połowie drogi się zorientowałem, że fakt, nie pada, ale ja miałem parasol. I zostawiłem go u Lucyny. No i trzeba się było po ten parasol wrócić, bo to wiecie, parasole to wtedy była przydatna rzecz, nie? No, i wróciłem się i co? Ale to nie w ten sam dzień się nie wracałeś. W ten sam. W ten sam dzień. Nie, chyba tak nie było. W ten sam dzień. Widzicie? Ja pamiętam, że w ten sam dzień. Ja to byłem gorący chłopak. Ja w ten sam dzień. A ty jak pamiętasz? Może tak było, ale nie wiem na pewno. No. No i tak się to zaczęło, moi drodzy. A przypadliśmy sobie do gustu? No chyba tak, jak jesteśmy razem. Może wątpliwości ma? Kurde, wątpliwości ma. Jak to było? Dobrze było. No. Słuchajcie. O, tu jakiś ptaszek. No tak w ogóle to wiecie co? Jest no. Fantastyczna jesień. Ptaki śpiewają tak, jakby to miała być wiosna. O. Są bardzo blisko. Super. Coś im się pomieszało.
No dobra, tak się zaczęło. Nasze narzeczeństwo, to ja pamiętam, że myśmy... Co myśmy robili, powiedz? Pracowali. No to pierwsze, na pewno. Pierwsze, a potem no, jeździliśmy trochę. Nie? Wycieczki. Ale długo, dużo słuchaliśmy muzyki. I czytaliśmy książki. I czytaliśmy książki. To było cały czas, nie? Z nami. Tak. No i spotykaliśmy się. Dużo często. Spotkań. Tak, dużo spotkań. Spotkań, tak. Również harcerskich spotkań. Ale nie tylko, no. Jaka muzyka? Słuchajcie, mieliśmy niewiele płyt. Wiecie, jak to było w tamtych czasach. Ja Procol pamiętam, Harum. Procol Harum, tak. Procol Harum, ja pamiętam. Co jeszcze było? Lokomotiv GT, o, tak, węgierska tak, grupa. Była taka składanka, chyba też węgierska płyta, wydana przez chyba Pomaton czy coś takiego. I tam były różne piosenki, jakaś jedna Beatlesów, taka składanka, nie? Były czerwone gitary i czerwono-czarni, ale to mogło być już rok później. W każdym razie te płyty i słuchaliśmy ich na okrągło. Tak, nie? Bo telewizora chyba ja nie miałam. Nie, jeszcze nie mieliśmy. Tak, ja miałam takie, co to się nazywa? Nie, to... Gramofon. Nie. Jak gramofon. To się nazywa? Gramofon? A, te płyty? Radio adapter. Z gramofonem, z adapterem, tak. Adapter, radio z tak. gramofonem. Tak. Mhm. No, a potem twój tata przywiózł ci telewizor. No, kupił, przyjechał i kupił. Czarno-biały, beryl. Tak. No, słuchajcie, ten czas narzeczeństwa był fajny, bo myśmy dużo jeździli, nie? Mamy tutaj album ze sobą, tak nawiasem mówiąc. I to jest nasz pierwszy obóz. Tu jest Lucynka. O, tak dam, o. To jest Lucynka i to jest na obozie w Głuchołazach. Głuchołazy, tak, z tyłu jest na obozie jest w Głuchołazach. 74 rok, a to ja. Tak, chudy byłem jak szczapa, słuchajcie, i tu bez brody, bo ja lubiłem brodę nosić i Lucyna też lubiła brodę. Nie lubiłaś, nawet nie kazałaś jej golić. No. A ja nie wiem, czemu ją zgoliłem. A, bo szliśmy do Czech wtedy, a ja w dokumentach miałem zdjęcie bez brody. I trzeba ją było zgolić. Tak to było. No. Lubiłaś obozy harcerskie? Tak, tak. Ty to tam byłaś. Fajne. Pamiętasz, kim tam. Mnie się przypomniało, kim ja ty tam byłaś. Jak to? Jak to było? Kulturalno-oświatowa, Kaowiec. Tak, Kaowcem, no. Kaowcem byłem. Ty tam robiłaś jakieś plakaty z dziećmi, coś tam przygotowywałaś. Jakiś festiwal, jakieś piosenki, takie coś tam było. Tak. To był bardzo fajny zespół ludzi i było fajnie. No. Głuchołazy... No. A potem Istebna. Czy tak, na pierwsze na były Głuchołazy. Rok, tak? Na drugi rok pojechaliśmy, jeszcze nie byliśmy małżeństwem, pojechaliśmy do Istebnej. Istebna to wiecie, gdzie jest, nie? Beskid Śląski. Mamy tu jakieś zdjęcia z Istebny. O, to zdjęcie muszę wam pokazać, bo myśmy w tych Głuchołazach mieli taki festiwal. Ty tam byłaś współtwórczynią, tego przygotowywaliśmy i wymyśliliśmy, że kluczem tego festiwalu będą bajki różne, nie? I myśmy wymyślili, że co? Że będzie Rumcajs, Hanka i Cypisek. No i tutaj macie takie zdjęcie Rumcajsa, Hanki i Cypiska. No, a ja wiem, że to się podobało tam na obozie, ten nasz strój. Ale skąd ty taką spódnicę wzięłaś? Ja nie wiem. To chyba czyjaś, to nie twoje. No. Nie pamiętam. Ja miałem fajny kapelusik tam. Nie. No. No i słuchajcie, no zapytałem cię w pewnym momencie, czy byś chciała być moją żoną. No chyba tak musiało być. Tak było, ja to pamiętam. Myśmy mieli zawsze mało pieniędzy, wtedy też, więc jakby te zaręczyny były takie dość ubogie, nie? Jaką pamiątkę dostałaś wtedy, pamiętasz? No pierścionek, który mam do tej pory, o, ale ten, no, nie wzięłam go teraz. No, wiecie co, chciałem kupić taki pierścionek z serduszkiem był i chciałem, żeby było L, jak Lucy, Lucyna, ale nie było. Jedyne co było, to była literka C. Ale wymyślił.
Ale wymyśliłem. Jak? Że mnie coraz bardziej kochasz. No, tak to było. Ten pierścionek masz do dzisiaj, tylko mam. Nie wiesz gdzie chyba. Nie? Mam, no przecież ja go noszę. Masz gdzieś? No, tylko... No. Tak się to zaczęło, moi drodzy. A potem co? Ślub? Ale to jest jeszcze ważne, że to trwało rok, ten okres nasz. Ponad. No. No i myśmy ani raz się nie pokłócili. O, tak. To jest ważne. Ani razu się nie pokłóciliśmy. No. Ani raz. Ja myślę, że wielu ludzi miałoby powody do pokłócenia się, bo tam na przykład nie było mnie, bo gdzieś wyjeżdżałem, albo no różne sytuacje. My nigdy się nie pokłóciliśmy, nie? I jakby to, wiesz, ja tak myślę, że ten okres narzeczeństwa też jakby nam pomógł, żeby potem w małżeństwie też uczyć się tego, nie? No, kłóciliśmy się. Nie zawsze wychodziło. Były kłótnie. Tak. Ale też jedna rzecz, którą muszę powiedzieć. Nigdy nie kłóciliśmy się przy dzieciach. Tak. Tak. Nigdy. Taka zasada. Myśmy taką zasadę przyjęli. Tak, tośmy się tak jakby umówili chyba. To, chyba to tak. Nie, myśmy to mieli wbudowane już. Tak jak wiecie, na pokładzie już tam jest wbudowane to. Nie kłóć się przy dzieciach. Nie pokazuj, załatwiaj swoje sprawy. Tak. Rozwiązuj je i bądź gotowy znowu do życia, nie? I zawsze jednym frontem w wychowaniu dzieci, nie? No. Co, jakieś... patrzę, czy ci nie spadł. Ja myślałam, że mi jakiś robak chodzi. Nie. Tak, jednym frontem. Tak. Że jak był problem z dziećmi, jakieś tam sprawy, to myśmy mieli jeden front. Jeden front, a jakby coś się różnili, tośmy omawiali, że dzieci tego nie słyszały. Tak. Nie mieliśmy problemów z wychowaniem. Nie, nie mieliśmy. Nie, no takie normalne były rzeczy tam. Coś dziecko chciało albo nie chciało, to trzeba było stanowić jeden front, nie? No i dzieci... Skąd myśmy mieli tą mądrość? Ja nie wiem, po przodkach? Czy coś nam wbudowano? Nie, to z tym przychodzisz. Z tym przychodzisz. Z tym przychodzisz na świat. I dobra, jeszcze po kolei powiemy, ale potem będą mądrości nasze, dobra? Dobra. Bo wiecie co, to potem był ten czas, kiedy podejmowaliśmy te decyzje, żeby się pobrać, żeby być razem. I ja się bardzo cieszyłem. Nie wiem, jak ty odczuwałaś to. Nigdy cię o to nie pytałem, jak to było przed. Stresowałaś się? Nie. Nie? Nie, nie, nie. A powiedz mi, bo ty wybrałaś sukienkę do ślubu kościelnego koloru... Żółtego. I czemu właśnie taką wybrałaś? No bo chciałam inaczej. Właśnie, to kochałem u Lucy. Ona miała swój styl. I ma. Tak. No. Lucyna nie była taka, że idzie za tłumem. Miała swój styl. W tym swoim stylu to myśmy... to myśmy pokonali różne rzeczy, nie? No nie. Ale zacznijmy od tego, myślę o naszych ślubach dwóch. Aha. Bo myśmy mieli dwa śluby, słuchajcie. Czy ktoś z was miał dwa śluby i dwa wesela? No myśmy mieli. Skromne, ale dwa. 6 września 74. 75. I to był cywilny. Tak. Ale ksiądz nam odmówił, że nie ma, ja nie pamiętam, co, jak to że było? Nie ma żadnych terminów wolnych, a w urzędzie już mieliśmy umówiony. Aha. I ksiądz nam wyznaczył termin na 25 października. Tak. W urodziny mojej mamy, tutaj szacunek i miłość dla mojej mamy, bo to było w jej urodziny. Mhm. No i słuchajcie, tak naprawdę imprezy były dwa razy. Imprezy to dużo nazwane, nie? No, takie spotkanie rodzinne. Ile nas najbliżsi. Było? 10? Może. Czekaj, kto był? Twoja siostra, twoi rodzice. Tak. I Ala, i Zbiesia. Zbyszek. Aha, dwie siostry. Druga siostra miała swoje dzieci, więc była z tymi dziećmi. Siostra Krystyna, która mieszka tutaj też w Teksasie, też była. Twoi rodzice. Tak. A z mojej strony byli moi rodzice, mój brat i moi chrzestni. Tak. I babcia z Zawiercia. Tak. Bo jeszcze ta babcia żyła. Mhm. Skromnie. No i słuchajcie... To w domu wszystko. Wszystko w domu. Tak, wszystko w domu, w takim... No, i goniliśmy ich, słuchajcie, dwa razy, bo za półtorej miesiąca był drugi ślub i drugie wesele. I jeszcze, żeby było zabawniej, to zamówiliśmy taksówkę, a taksówka nie przyjechała. To było na kościelny ślub. No, tak. I ja pamiętam, tą taksówkę zamawiałem, na mieście był postój taksówek, tak. Bo nie było jak tam, komórki nie było, telefonu. Tylko szło się na postój taksówek, zamówiłem
nie wiedzieliśmy tylko, że on jest niesolidny, ten taksówkarz. A on po prostu nie przyjechał. No i co? No i na pieszo. Ale to było blisko. To nie było 15 daleko. Minut no, od to nie było daleko nie. I pogoda była fajna, także... Wszyscy się patrzyli na nas, byliśmy zadowoleni, bo wszyscy patrzyli, jak my idziemy do ślubu. Inni podjeżdżali bryczkami, czy samochodami, a my szliśmy pieszo. Czyli znowu oryginalnie. I o tym myślałem, wiesz? Znowu było oryginalnie. A w kościele tak samo było oryginalnie. Było? Bośmy zapomnieli, nikt nam nie powiedział, myśmy nie wiedzieli, że trzeba mieć dokument z cywilnego ślubu. No, myśleli, że to automatem idzie, nie? Jak to było, pamiętasz? Czekaliśmy. I Staszek, brat poleciał twój. Brat poleciał, a znajoma mojej mamy, pani Jurczygowa, była organistką i ona miała zagrać Ave Maria. I ona tą Ave Maria grała chyba 20 minut. Cały czas tam grała, aż Staszek nie przyszedł. Ja wiem, że goście byli, ale nie wiem, czy się denerwowali, czy nie, ale no, trwało to długo. Wszyscy wytrzymali. Ale, słuchajcie, to też był taki... moim zdaniem, teraz tak patrzę z perspektywy, dobry moment, że skoro ten ślub tak długo trwał, to małżeństwo też. No może tak. Nie? No, a potem przyszły na świat dzieci no, i to... córka przyszła po roku. No, tak. Tak, a syn przyszedł po 3 latach. Od naszego ślubu. 2 lata różnicy między nimi i to jest najlepsza różnica, bo mieli no. Razem się bawili, wspólne zabawy. Mieliśmy różne chwile, nie? W tak życiu. Tak jak każdy. Tak jak każdy, że było i trudno, bo przecież co, tak. Nie zbankrutowałem, tak? Prawie. No. Że były bardzo trudne chwile. O właśnie, pokażę wam nasze zdjęcie ze ślubu. Tu nie widać żółtej sukienki, ale jest żółta. Jest żółta. A jeszcze wam pokażę zdjęcie, to już jest po ślubie, z naszego pierwszego Sylwestra. 75. Z naszymi przyjaciółmi, z moim kolegą i z jego żoną. Klub Hutnik w Knurowie. Ja nie wiem, czy mamy zdjęcie... z tego cywilnego ślubu, bo tam miałeś śliczną sukienkę. Mi się podobała ta sukienka. Pamiętam, takie ładne figury były na niej. Nie wiem. O, to o. Jest, tu jest. Jest. No, śliczna. Aż bym chciał, żebyś taką miała. I kolorowa. Ta była bardzo kolorowa? Tak, kolorowa była. jeszcze patrzycie? Bo ja wiem, że taka prywata, nie? Trochę. Ale... No, chciałem się z wami tym podzielić i to też nie, wiesz, nie bez powodu, bo chciałbym powiedzieć tym wszystkim parom, które przeżywają trudny czas. Bo trudny czas mają wszyscy. Wszyscy. To nie tak, że tam się udaje. Każdy to ma. To nie tylko wam, jeśli przeżywacie trudny czas. Tak. Wszystkim. Ważne jest też, żeby nie budować sobie przed ślubem, przed małżeństwem, że będzie tylko kolorowo, nie? No, bo tak nie ma. Tak, tak nie jest. Nikt nie ma. Życie jest, wiesz, idzie do góry i na dół, do góry i na dół. Są zloty i upadki, są fajne chwile i są smutne. I to jest dla nas taki egzamin życia, jak my sobie z tym poradzimy. No i było trudno, ale myśmy zawsze te sprawy rozwiązywali przez rozmowy. Tak. Nawet no. Ani ty, ani ja nie lubiliśmy się na siebie gniewać długo, nie? No. To zawsze było tak, że nie, to już dłużej nie może trwać. To najwyżej tam była godzina, czy tak. Tam ileś, nie dłużej. No. No może trochę czasem, no czasem było może dłużej. Chyba prędzej ja wpadałem w takie gniewy. Czy ty też? No, zdarzało się, ale ja myślę, że ty chyba więcej. Chyba więcej, nie? Ale też chyba zaraz jakby wracałem do pionu i rozmawialiśmy. Przede wszystkim rozmowy, nie? Tak. Co jeszcze pamiętasz fajnego z tamtych czasów? Co fajnego? Mieliśmy crazy pomysły, bo słuchajcie, jak dzieci szły do komunii, córka. Tak. To postanowiliśmy, że pojedziemy na wczasy. No na wczasy jeździ każdy, nie? W tamtych czasach też. Ale nie każdy lata samolotem do Gdańska. A myśmy postanowili
polecieć samolotem do Krynicy, bo jeszcze nie lecieliśmy w życiu. To do Gdańska, a potem do Krynicy. A do Krynicy pociągiem z Gdańska. Ale mieliśmy taką fantazję, no i to był, słuchajcie, to, no to było szalone, tak? Ale chcieliśmy to, dzieci to chciały. Tyle, że nie było nas stać już na powrót samolotem z powrotem. A te pieniądze to były z tego, z tych... Z komunii. Z tych prezentów. Prezentów. Ona, Kasia zgodziła. Się zgodziła, że tak chciała. I ona do dzisiaj chyba dlatego bardzo lubi latać samolotem, co trochę planuje gdzieś tam. Właśnie w grudniu leci na Kilimandżaro, będzie się wspinała. Chyba to ma po nas trochę tego takiego szaleństwa. No ryzyka? Chyba tak. Bardziej po mnie? Chyba trochę bardziej, bo ja jestem... Powiedz to głośno. No. Nie? Ty jesteś bardziej stonowana. Ja? Tak. Gdyby nie Lucyna, to pewnie ja robiłbym wiele szalonych rzeczy, a Lucyna mnie tam czasem wyhamowuje, ale też na wiele rzeczy się zgadzasz i robisz to ze mną. No tak, bo co jeszcze ułatwia bycie w związku? Podobne zainteresowania. Mhm. No myśmy zawsze czytali dużo i podobnych rzeczy. Podobne słuchanie muzyki, podobne filmy. Ja pamiętam jeszcze, jak dzieci były małe, to myśmy oglądali takie przyrodnicze filmy. Tak, i Kasia tak. wchodziła do sypialni i znowu mówi tak, małpy. Znowu małpki oglądacie. A myśmy Kasi mówili, chodź oglądać. Jak będę stara, to będę oglądała. No i dzisiaj wspomina to córka i mówi, no oglądam. A co jeszcze fajnego pamiętasz? Co fajnego? Wycieczki, dużo wieś. Wycieczek, obozy, wieś. Właśnie, tak? Bo nas nie było tam, wycieczki to było tam raz kiedyś. W czasy byliśmy raz na tych czasach. Samolotem i tylko raz. Tak, tylko raz. Byliśmy na wczasach raz, bo mieliśmy cudowną wieś. Mieliśmy. No. To była siedziba rodziców. Tak, moi rodzice mieszkali na wsi i każde wakacje to ja spędzałam z dziećmi na wsi, ty dojeżdżałeś i jeszcze potem, jak już dzieci były, to ty jeszcze na obozy jeździłeś, tak. A ja byłam sama z dziećmi, no z mamą. A ja z obozu przyjeżdżałem prosto na wieś. Tak, i to było wspaniałe, bo tam była rzeka, laski, górki. Nad rzeką Wartą, cudowna rzeka, słuchajcie. I tak cudowne miejsce, cudowny czas. Wasz dom przy drodze, potem długa łąka aż do rzeki. No i tą łąką się chodziło nad rzekę, była ładna plaża. Tak. Teraz chyba to już tak tam nie jest, no rzeka się zmienia, nie? Dzieci uwielbiały, pływały codziennie, jak tylko pogoda była, także jeździły na rowerze. Ale czas wiesz, jak ja pamiętam tą wieś? Sielsko-anielsko. Tak, ale chcę powiedzieć taką rzecz, że ja gdzieś tak w młodych latach czytałem książkę Abe Kobo, pamiętam tego pisarza, japoński pisarz Abe Kobo, kobieta z wydm. Tak. Mhm. I tam szło się przez te wydmy, żeby dojść do tej kobiety. Słuchajcie, i kiedy pierwszy raz Lucyna mnie tam zawiozła na wieś, trzeba było z Wielunia autobusem jechać gdzieś pół godziny, do miejscowości Krzeczów, tam się wysiadało i stamtąd trzeba było iść parę kilometrów, nie wiem, trzy, cztery... Dwa. Dla mnie było długo. No. Nad rzeką, dosłownie ścieżka była tu po lewej stronie głęboko Warta, a po prawej góra. Więc tylko taka wąska ścieżka i tą ścieżką nagle wychodziło się na przestrzeń, gdzie nie było nic, tylko piasek, wydmy. I ja sobie myślę, Abe Kobo, kobieta z wydm, tak to wyglądało. Dzisiaj nie ma śladu tych wydm, to wszystko zarosło, tam są krzaki, laski, ale wioska była przecudowna, uzdrowiskowa bym powiedział. Tak, tam więcej jest takich domków, które... Letniskowych. No. A teraz już nie wiemy. No chyba tam... Nie wiemy, jak tam jest. Ty tam pewnie pojedziesz w przyszłym roku. No może. Więc jakbyście się chcieli spotkać z Lucy, to ona będzie w przyszłym roku w Polsce. A za długo, żeby nie był ten poradnik, to chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów do was, do tych wszystkich, którzy albo się zastanawiacie nad tym, czy wytrwać w tym związku, czy nie. Zastanówcie się, jakie decyzje podejmujecie. Ty powiedziałeś fajne słowa, że
Trzeba być sobą. Trzeba być sobą. I to jest łatwo, jak nie trzeba udawać nikogo. Być sobą, tylko druga osoba musi też być sobą. Też żeby być sobą. To pasowało. No to jest... To jest... być sobą, ale nie szkodzić drugiemu. Tak. Nie? I to jest ta sztuka. Być sobą, ale nie szkodzić drugiemu. I myśmy jakoś potrafili tą sztukę zastosować w życiu, nie? Duże słowa. Ale tak było. No tak było. No. No i jeszcze zgodnie na przykład nawet też w jedzeniu, chociaż nie tak bardzo, nie? Bo to byliśmy, też jest ważne, nie? Tak, byliśmy blisko w tym. Ja lubiłem gotować i ty lubiłaś gotować. Ty... No ja teraz lubię. Teraz lubię. Ja więcej gotowałem, nie? Tak. W domu. Ja teraz lubię piec, lubię gotować, a kiedyś nie bardzo. No, ale to nas też łączyło. I jedzenie, gotowanie, wspólne rzeczy, takie... I wspólnie ustalamy. Wspólnie ustalamy. Wieczorem... Do dzisiaj nam to zostało. Tak, tak. Co jutro na obiad, no i wspólnie ustalamy co, nie? I czasem ja ustępuję, czasem ty. Tak. No. Ale to jest właśnie ta sztuka, żeby robić wspólnie te rzeczy. Bo inaczej to się zaczyna rozchodzić, że ten robi swoje. Można takie małżeństwo utrzymać, bo ja takie znam małżeństwa, ale jest łatwiej, kiedy robi się rzeczy wspólnie. No, i tego wam życzymy, nie? I lubimy razem być, nie? Oj tak. Bardzo. Jak ja nagrywam tam u góry, to jak mnie nie ma tak 2 godziny, i Lucyna słyszy, że już skończyłem, to zaraz przylatuje do góry albo ja na dół, nie? No. Słuchajcie, tego wam też życzymy, żeby po prostu umieć wszystko mieć w równowadze, nie? Być sobą i szanować drugiego, szanować partnera, szanować innych. Ta życzliwość. No. Życzliwość. Kocham cię i wam też muszę to powiedzieć, że kocham was. Kochamy. Trzymajcie się. Cześć. Jutro poradnik na żywo. Pa.